Rafał Ziemkiewicz debiutował jako autor opowiadań fantastycznych. Popularność przyniosła mu także działalność polityczna. Był związany ze środowiskiem prawicowym. Ostatecznie poświęcił się pisarstwu science fiction i dziennikarstwu. Jako publicysta komentujący życie polityczne, znany z ciętego języka, chętnie przyznaje się do konserwatywnych poglądów. Kiedy się przyglądam pisarzom, którzy tworzą science fiction, tworzyli i tworzą, to mam wrażenie, że więcej wśród nich jest takich, którzy mają poglądy prawicowe. Czy to jest taka reguła? Była taka reguła. Ja nie wiem, jak jest w tej chwili. Większość ludzi, którzy wyszli z fantastyki, poszła potem, jeśli w życie publiczne, to w jego prawą stronę. I to jest zupełnie zrozumiałe. A z czego to wynika? Z kilku rzeczy. Po pierwsze, w 80-tych latach wybór fantastyki był takim wyborem antyestablishmentowym w jakimś sensie, bo była literatura prawdziwa, taka, gdzie te różne dziadki podziemne siedziały, ale też i jacyś brulionowcy, którzy tych dziadków podziemnych kontestowali i tam byli krytycy poważni i to było wszystko w ogóle takim świadkiem osobnym. A fantastyka była, wychodziła z czegoś takiego pogardzanego, nielubianego, z popularnej prozy, z popularnego filmu. Ale dawała całkowitą wolność, co? Dawała wszystko można było wymyślić. Ale, no tak, no, ale było jakby nie była szanowana. Poza tym no, było takie pisanie fantastyki, było takim poczuciem znalezienia skarbu, bo to była taka bardzo dziwna literatura, która wymagała inicjacji. Dzisiaj to tego nie ma, bo się wchodzi do fantastyki przez gry, przez filmy. Fantasy dominuje, a nie science fiction, to jest dość popularne. Natomiast science fiction klasyczna miała takie... ona tworzyła taki świat na zasadzie serialu. Napisać tu powieść, gdzie jakaś musi być fabuła, jakiś bohaterowie, jeszcze cały świat mu opisać. No ciężko, no nie można w nieskończoność powtarzać chwytu, że się, nie wiem, zamraża Hibernatusa, prawda, który po 100 latach się budzi i jest głupi jak Watson, któremu wszystko muszą tłumaczyć. Bo nie rozumie nowego świata. Bo nie rozumie, no i to zresztą jak taki bardzo klasyczny, stary science fiction, z jakieś wykresy, rysunki, żeby to wszystko pokazać. No więc jak to mogło działać? No mogło działać tylko tak, że książki się do siebie nawzajem odwoływały. Mm-hmm. Te elementy tego świata przechodziły jak w wielkim, takim niekończącym się serialu. No a z kolei to wymagało, że teraz jak wchodził ktoś, łapał taką książkę pierwszą z brzegu, czytał, nie, no to są jakieś androny, po prostu co drugiego słowa nie rozumiem, jakieś chronoklazmy, jakieś tam blastery, lasery, prawda, dużo z tego to zresztą terminologia naukowa, której też przeciętny człowiek nie jarzył. Więc była taka książka Verigraf Homo Futurus, która właśnie opisywała ten swój moment inicjacji, no trzeba było poznać kogoś, kto się na tym zna, dostać od niego listę książek po kolei, no wgryźć się w to. Science fiction do tego prowadziło prostą linią. Właściwie tacy jedyni lewacy, jacy się u nas ulęgli w środowisku, no to był Felix Kress, który pisał fantasy, no i Sapkowski, który ma świra antyklerykalnego, więc to go z kolei jakby sprowadziło ku takim. Ale on też pisał fantasy. Natomiast wszyscy, którzy pisali porządną, taką rzetelną, naukową science fiction, rzeczywiście raczej gdzieś tam funkcjonują dzisiaj po prawej stronie. To ja teraz rozumiem, dlaczego kiedy zdecydował się pan szukać i zajęcia, i pieniędzy w publicystyce, a nie w pisarstwie, to skierował się pan do pisma Najwyższy Czas. To był organ UPR-u, czyli Unii Polityki Realnej. I tam pan chyba zaczyna jako publicysta. Tak, zaczynałem, to znaczy... Jest mi trudno rozczytać te swoje motywacje sprzed 20 paru lat już przecież, bo ja jako publicysta debiutowałem w 91 roku, więc też było kawał czasu. Chciałem zrobić coś dobrego po prostu dla kraju, włączyć się jakoś to, promować rzeczy, które uważałem za słuszne. A za słuszne uważałem właśnie taki program, że w największym skrócie zamiast uciekać na zachód, to robić zachód w Polsce. Na mój chłopski rozum to było bardzo przekonujące i tam właśnie szukałem kontaktu, no co się zresztą skończyło pewnym czasowym upartyjnieniem nawet. Ja naprawdę nie czuję żadnego wstydu z uwagi na to swoje zaangażowanie, bo mówię, były dwie tak naprawdę ideowe partie w Polsce. Unia Polityki Realnej i Unia Pracy. One obie nie zrobiły przyszłości. Ale one obie gromadziły ludzi, którzy nie liczyli na to, że zrobią karierę dzięki temu, że były w ogóle nie były budowane od góry, bo w III Rzeczpospolitej, prawda, najpierw ludzie poszli do władzy, a potem zakładali partię. No to tak. Jak partię zakładali ministrowie, no to kto się do nich zapisywał? Wszyscy urzędnicy w ministerstwie, w urzędach wojewódzkich. To jest do dzisiaj choroba tego naszego systemu politycznego,
który, jak to mówię, no, nie wytworzył nic poza sektą i mafią. Cały czas mamy tylko ten wybór, prawda? To znaczy, co jest sektą, a co jest mafią? No, mówię o tak zwanym popisie. No, już uważam, że no, oczywiście to jest pewna... tu zastrzeżenie procesowe, także to jest pewna metafora i nie licencja należy tego poetyka, brać dosłownie, ale chodzi o takie mechanizmy, no, albo jest to mechanizm sekciarski po prostu, czyli kreujemy wodza i ten wódz jest genialny i on jest naszym programem. To kogo pan ma na myśli? No, tak wszystkie partie prawicowe funkcjonowały, ale w końcu ten wódz został jeden, Jarosław Kaczyński. No, jest taka partia, ja to mówię, że nieszczęście PiSu polega na tym, że to jest partia Piłsudczykowska bez Piłsudskiego. Model, gdzie nie ma żadnej organizacji tak naprawdę. No jest dwór, prezes, do którego tam wszyscy lecą, on musi rozsądzać. Ja w 95 roku naiwnie pojechałem na taki staż, znaczy pełen wiary w demokrację i w to, że to się w Polsce kiedyś uda. Pojechałem na taki staż w Stanach Zjednoczonych. I tam się zapoznałem, jak wygląda polityka, jak Ale gdzie pan działa. Był na stażu konkretnie? Byłem w kongresie, byłem w partii stanowej w stanie Waszyngton, w Seattle. Ale w której partii? Republikańskiej oczywiście, tak. Oczywiście. Zgodnie z moimi konserwatywnymi przekonaniami. No, po prostu zobaczyłem, jak wygląda polityka w dojrzałym, demokratycznym kraju. I jak wróciłem, akurat to był chyba... I tak spodobało się to panu, czy zniechęcił się pan? Po prostu stwierdziłem, jak wróciłem i zobaczyłem konwent świętej Katarzyny, który się wtedy odbywał. Młodzi to mogą nie pamiętać, co to było. To coś takiego jak dzisiaj na lewicy właśnie. To wtedy prawica takie cyrki odstawiała. I po prostu ręce i nogi mi opadły i stwierdziłem, że chyba nie ma sensu marnować życia na działalność polityczną. I wypisałem się wtedy z partii. Postanowiłem, że będę tylko dziennikarzem, tylko będę pisał, a nie można gdzieś należeć i jednocześnie komentować, no bo to chyba nie muszę tłumaczyć, że to jest oczywiste. No a z drugiej strony, no, o czym piszę w swojej publicystyce i nie ma pewnie potrzeby tego tutaj rozwijać, no to no, żyjemy w takim państwie kleptokratycznym, który cały system władzy jest tak naprawdę systemem mafijnych powiązań rodzinnych, koleżeńskich, ciągłej wymiany przysług, ty mi tutaj załatwisz to, ja ci tam załatwię tam. To właściwie jakby odrósł nam ten PZPR, tylko bez ideologii komunistycznej. Ale pan to sprawdził i pan to wie, czy podejrzewa pan, że tak jest? No, ja jestem dziennikarzem, no, przecież jednak no, trochę... Są dziennikarze śledczy na przykład, no, którzy wiedzą więcej. A mam dużo dziennikarzy śledczych znajomych, ale to nawet nie trzeba być śledczym. Ja to sobie porównuję, że to jest tak jak w astronomii, tak zwana ciemna materia. Jest coś, co astronomowie nazywają ciemną materią i oni nigdy tego nie widzieli na oczy. Nie wiedzą, co to jest, ale wiedzą, że to jest, bo oni obserwują tory ruchu różnych ciał niebieskich i widzą, że coś te ciała niebieskie wykrzywia. One nie lecą tak, jak wynikałoby z matematycznego wyliczenia, tylko gdzieś coś, prawda, jest, co je odgina, więc oni wiedzą, że tam coś jest. Jakaś czarna dziura, jakieś właśnie coś niewidzielnego. Więc jak ja słyszę o układzie... Przydaje się panu literatura science fiction cały czas. Ja przydam się w ogóle, to bardzo przydaje. Do logicznego myślenia. Taka literatura, na której ja się chowałem, czyli właśnie Zajdel, czyli Lem oczywiście. Chociaż Lem się odżegnywał potem, że on nie pisze science fiction. Nie, pan, to były takie kompleksy z kolei, bo on się odżegnywał dlatego, że miał głębokie przekonanie, że zasłużył na Nobla. Myślę, że zresztą zasłużył, a nie jest traktowany poważnie. No, cały ten przerób masowy literatury fantastycznej, czy teraz filmu fantastycznego, no sami wiemy, no to jest, to niekoniecznie jest głębokie. No i te już takie popularne przeróbki Lema w sztuce, w filmie też nie zawsze są udane, z reguły rzadko są udane. Ale on naprawdę uczył myślenia, on naprawdę zresztą no, napisał w PRL-u takie rzeczy tą metaforą fantastyczną, którą po prostu nie sposób pojąć, jak to poszło, a myśmy się na tym chowali, co też jest znowu jakimś przyczynkiem do pytania, które pan zadał o tę prawicowość. W ogóle polskie środowisko fantastyczne było skazane z góry na to, bo jest jeszcze element dodatkowo, o którym nie mówiłem. Mówił o tym świętej pamięci Zbigniew Przyrowski, to jeden z takich animatorów tej literatury, wieloletni redaktor naczelny takiego pisma Młody Technik. Ono się chyba nawet jeszcze ukazuje, no ale dzisiaj to są prenumerowałem kiedyś. Prawda, wszyscy czytali. I Przyrowski taką rzecz zauważył ciekawą i to jest święta prawda. I sam świętej pamięci Janusz Zajdel jest przykładem tego zjawiska, że we wczesnym PRL-u ludzie z takich akowskich rodzin, z takim bardzo patriotycznym, dzisiaj właśnie byśmy powiedzieli prawicowym backgroundem,
zmuszeni byli iść na studia ścisłe, nawet jeżeli mieli humanistyczne zainteresowanie. Ja sam to szli na Politechnikę. Szli na Politechnikę albo na takie ścisłe wydziały matematyka, fizyka. Ja sam kolegę, którego ojciec wysłał na matematykę i powiedział, synu, tylko matematyka, bo czerwony jest za głupi i się w to nie wchrzani. No, za studiowanie humanistyki w latach 50. to był czysty marksizm, indoktrynacja, brednie po prostu, nic poza tym. I ci ludzie zostawali fizykami, tak jak właśnie na przykład Zajdel, a gdzieś tam te ciągoty humanistyczne w nich tkwiły, więc science fiction było genialnym po prostu dla nich wynalazkiem, żeby coś tam sobie jeszcze niby takie, że to niby taka popularyzacja nauki, ale coś tam sobie pisali. No a jak już pisali, a mieli takie poglądy, to i przemycali te swoje poglądy w tej literaturze i środowisko, które się potem formowało, w którym taki Zajdel był prawdziwym guru, też było środowiskiem od razu jakby bardziej takim anty. Pan niedawno powiedział, że mamy teraz problem z emigracją, nie tyle za chlebem, ile za żłobkiem i przedszkolem. Co to znaczy? To jest dość powszechne odkrycie. Ja to nawet myślę, że po prostu życie w Polsce, jak często powtarzam, to jest to, jakby się pływało w kisielu. Można robić to samo, co na Zachodzie, ale oni są we wodzie po prostu, a my Czyli jesteśmy mają w kisielu. Mają łatwiej. Wszystko jest dwa razy większym problemem, albo i trzy razy większym problemem. Dopiero jak się pojedzie do Irlandii czy do Anglii, prawda? I nie trzeba walczyć z urzędem skarbowym. I fotoradar stoi po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo na drodze, a nie też, żeby cię okraść. Tam się też walczy z urzędem skarbowym. Pamiętam, że Ingmar Bergman wyjechał ze Szwecji przed laty ze względu na to, że walczył z urzędem skarbowym. Parę osób, oczywiście Astrid Lindgren zdaje się też wyjechała, no ale to Szwedzi już wpadli w kompletną paranoję i mieli 130% podatek dochodowy powyżej pewnej kreski. No. No, rzeczywiście swoich artystów wystraszyli. W Polsce zresztą robimy coś podobnego. Oczywiście, że to ma znaczenie, że jak się rodzi dziecko, to się dostaje od razu ileś tam euro na to dziecko i czy się ma pracę, czy nie. No, te kraje dbają o to, żeby dzieci miały się za co wychowywać. Stać no, u nas też chyba becikowe jest. No, u nas ono jest za urodzenie dziecka i to też jest jak wszystko u nas od, nie chcę się wyrażać, niewłaściwej strony wzięte, bo przecież to nie chodzi o to, żeby zachęcać do rodzenia dzieci ludzi, którzy potem stworzą patologiczną rodzinę, tylko raczej chodzi o to, żeby właśnie rodzinę finansować, która to dziecko może wychować. Interesuje mnie bardzo to, co pan myśli na temat kultury popularnej w Polsce w wyniku tego, że był pan w Stanach Zjednoczonych. I porównuje pan kulturę popularną tamtą i naszą. I nawet gdzieś przeczytałem, że uważa pan, że Polacy z tego rozumieją. Cytuję pana. No, to musiało być w jakimś kontekście, który zakładał takie słownictwo. Tutaj się nie będę tak wyrażał, ale bo jesteśmy w innym kontekście. Ale co do meritum, to szczerze mówiąc tak jest. To jest w ogóle wielki temat, wielki problem. Nie tylko nasz, bo to jest w ogóle problem bycia prowincją. My sobie z tym nie radzimy. Kompletnie. Jesteśmy, ale nie radzimy sobie. No, nie radzimy sobie, bo w ogóle sobie, że tak powiem, z sobą samymi nie radzimy po tym, co nas spotkało. Jesteśmy to małpim społeczeństwem, to znaczy małpujemy po prostu pewne rzeczy, kompletnie nie rozumiejąc, że tamte kraje mają swoją specyfikę, mają swoją historię. My mamy zupełnie inną historię i w związku z czym nie rozumiemy tego, co tam się dzieje, my to możemy tylko naśladować. No, pan pewnie cytował taki mój esej, gdzie ja pisałem jakby, że taki schemat prosty amerykańskiego filmu popularnego, sensacyjnego. No nie ukrywam, że mi jest to bliskie, dlatego zwróciłem uwagę. No to jest po prostu taki prosty seans psychoterapeutyczny dla przeciętnego Amerykanina. A my nie mamy tych problemów, nie potrzebujemy tej psychoterapii. No my idziemy do kina, tylko widzimy, że bardzo szybko biegają, bardzo dużo strzelają i nam się wydaje, że na tym polega, prawda, cała ta sprawa. I potem się, teraz to się już chyba Bogu dzięki skończyło, teraz mamy falę, przepraszam za słowo, komedii romantycznych, które przeważnie wymiotnych. Ale które też naśladujemy na tej samej zasadzie, to znaczy nie rozumiejąc mechanizmu. A kiedyś były te filmy, jak to się śmiano, w formule Linda, figura i pazura i to było z kolei do tego, że ktoś użył takiego określenia, pan pewnie będzie pamiętał, kto, pastisz kina popularnego, ponieważ to było do tego stopnia groteskowe i fałszywe i udawane, że się używało określenia, że to jest pastisz. Jak ktoś trafi w takie rzeczy, które nas gdzieś głębinowo tkwią, na przykład w film o Zbigniewie Relice zrobi,
prawda? To się nagle okazuje, że na to idą miliony Polaków. Mimo, że tam nikt do nikogo nie strzela, nikt nikogo, ale sama ta historia faceta, którą rozumiemy, znaliśmy go, przebija się w tym siermiężnym PRL-u, chce coś zrobić, udaje mu się, prawda? To jest ten masaż, którego my z kolei i mamy prawdziwy film ku pokrzepieniu, jak kiedyś Sienkiewicz pisał trylogię, po to, żeby nam było lepiej. Sienkiewicz był geniuszem, co mu słusznie Gombrowicz przyznawał. To jest znowu taka przeważnie tempota naszych, z przeproszeniem, intelektualistów, którzy kompletnie nie rozumieją tego stwierdzenia Gombrowicza, że drugorzędny pisarz pierwszorzędny jest przejawem zachwytu. Facet, który wtrzaskał proste fabułki, mieści się dokładnie w schemacie Dima, a jednak był pierwszorzędny. No, dlaczego? Bo on stworzył Polskę. Stworzył Polakom w XIX wieku, którzy byli tacy rozdeptani, zgnojeni, prowincjonalni, jak dzisiaj mamy ten problem. A on im pokazał takich fajnych Polaków, że Polacy się sami w sobie zakochali. W tych, prawda, Kmicicach, Skrzetuskich, potem w czasie wojny całe to pokolenie, co poszło na rzeź, to właśnie co drugi był miał w Armii Krajowej, co drugi to był albo Kmicic, albo Skrzetuski, albo takie pseudonimy z Sienkiewicza. 3/4, prawda, pseudonimów, jak się zobaczy po wykazach, to są z tego. Bo Sienkiewicz, mimo że był pisarzem drugorzędnym, miał taki geniusz, że stworzył Polskę, w której się Polacy mogli zakochać, wirtualną. Znaczy, Polskę szlachecką, która była oczywiście fikcją, historycznie to przecież tak nie wyglądało. On ją zresztą ściągnął, ale to już są wszystko szczegóły. Ważne, że Polacy się sami w sobie zakochali. To się troszkę udało w PRL-u Hoffmanowi. I to jest jakby najciekawsza rzecz, jaką w PRL-u się udało zrobić, że ten wzorzec, który Polacy się, zresztą 20 parę milionów widzów, nie? Niech mnie pan poprawi, miało pan Włodiowski i Potop. I po raz drugi się Polacy w sobie zakochali właśnie dzięki Sienkiewiczowi. Natomiast dzisiaj to się już na Sienkiewiczu nie uda, bo świat się za bardzo zmienił. I w sferze kultury uważam, że my właśnie strasznie potrzebujemy takiego Sienkiewicza, kogoś, kto nam nas samych pokaże takich, że my się zaczniemy lubić. Bo polskim problemem jest to, że my się nie lubimy. My mamy taki syndrom bitej żony. Ja to często powtarzam, że Manuela Gretkowska ma rację, że Polska jest kobietą, tylko jeszcze trzeba dodać, że jest to klasyczną kobietą dręczoną, prawda, z tym syndromem bitej żony, który wynika z przekonania, że ja na nic lepszego nie zasługuję. Nie zasługujemy na władzę, państwo takie jak w Irlandii, na normalny rząd, na normalne urzędy, na normalne partie polityczne. Musimy się godzić na to, bo tak jak ta bita kobieta bierze, pogębia, dobrze, ale przynajmniej, prawda, ale co ja bym zrobiła bez niego, umarłabym gdzieś z głodu na ulicy. I my tak traktujemy nasze elity, że one nas też kopią w zadek, ale trudno, na nic lepszego nie zasługujemy. Może dlatego właśnie, w moim przekonaniu właśnie dlatego, że nikt w nas nie rozbudził tego poczucia zaraz. No, myślę, też coś tam mamy w sobie, czy w historii swojej, czy w teraźniejszości swojej, coś takiego, że jednak zasługujemy na coś lepszego niż to, na co się godzimy bez przerwy od lat. A gdybyśmy mieli wziąć z tej kultury popularnej amerykańskiej coś, czego nam najbardziej brakuje, to co to byłoby? Jesteśmy społeczeństwem indywidualistów, w którym się liczę tylko ja i moja rodzina. Amerykanie dopiero z czasem doszli do tego. Jesteśmy społeczeństwem takim pionierskim, zaradnym. Niestety u nas to często przechodzi w cwaniactwo, ale to jest kwestia warunków życia. No to te wszystkie rzeczy takie mamy i potrzebujemy po prostu wartości, na których to można postawić. Ale czym się różnimy? Bo u nas nie ma kultury happy endu. A tam jest jednak obowiązkowy happy end. To jest część tego masażu, tak? Jesteśmy potomkami, w 95% potomkami chłopów. Być może my nie potrzebujemy aż tak Sienkiewicza, jak potrzebujemy Szwejka, znaczy Haszka polskiego. Bo Czesi nie tylko stracili szlachtę, ale potrafili ją wyśmiać. Właśnie Szwejk to jest, prawda, wyśmianie dość bolesne i dla konserwatysty aż przykre, prawda, bo tam wszystko i jaśnie Pana, i Boga, i obowiązki względem ojczyzny zostały poddane strasznej chłości śmiechu, ale dzięki temu Czesi się wyzwolili ze swojego kompleksu i nie mają z tym problemu. Natomiast my swoją szlachtę straciliśmy, ale ona w legendzie pozostała jako jedyne wzorce, szwoleżerowie. W romantyczny sposób. I to są wzorce nie do życia tak naprawdę, nie do naśladowania.
I gdzieś tam jesteśmy rozerwani właśnie między tym wariactwem romantycznym, a jednak chłopskim, zdrowym rozsądkiem, który mówi, że żyje się po to, żeby przeżyć i żeby pożyć. Stąd ta polskość jest takim ciśnieniem, z którego też się jeszcze dodatkowo chętnie ucieka, no bo jak masz gdzie indziej, nie dość, że tam masz pracę, zasiłek dla dziecka, żłobek i w ogóle jakieś sensowne układy i możesz liczyć na to, że nawet jak zaszysz na zmywaku, bo to od tego też Polacy uciekają, prawda, że u nas zawsze spokrewniony, zaznajomiony wygrywa ze zdolniejszym, a tam rzeczywiście jest, oczywiście może nie jest idealnie, ale bardziej ludzie to czują, że jeżeli jesteś dobry, to awansujesz. To masz szansę awansować. Nieważne, że nie masz wujka, że nie masz szwagra, prawda, że cię nikt nie zaprotegował, jest to inna sytuacja. Więc do tego jeszcze dochodzi taki powód, że tam się nie musisz spinać, tam ci nikt nie każe ginąć, prawda, czy za Smoleńsk, czy za Ukrainę, czy za reformy, czy za cokolwiek innego, tylko po prostu oczekuje się od życia, że się będzie żyło. A nasza kultura wysoka z tym ma największy problem. No to jest, a że żartobliwe, to banał powiem, prawda, bo to wszyscy powtarzają, że to Norwid już zresztą chyba zaczął, że właśnie Polacy są uczeni jak umrzeć, to wiemy doskonale, natomiast jak żyć, to tego nam nasza kultura kompletnie nie mówi. Ale nie chce pan wyemigrować, panie Rafale. Ja, po pierwsze bym nie chciał, po drugie no to z moim zawodem, to co ja bym robił? Polski pisarz z żoną aktorką polską, też oboje pracujemy w polszczyźnie, więc co my byśmy mieli robić gdzieś tam za granicą, pracować w polskim teatrze albo poza zawodem. Poza tym ja, no cóż, ja jestem zdrajcą swojej kasty w pewnym sensie, no bo ja jednak jestem człowiekiem, śmiem powiedzieć, sukcesu. Znaczy ja się utrzymuję ze swoich książek, ze swojego pisania i to na przyzwoitym poziomie. Stać mnie na szkoły dla dzieci, stać mnie na mieszkanie, stać mnie na samochód dla żony, żeby mogła dzieci do szkoły zawieźć i przywieźć z powrotem. I na razie, Bogu dzięki, nie mam powodu emigrować. Poza tym, że no co tu kryć, no jak patrzę na nasze życie publiczne, bo taki mam zawód, żeby je obserwować, to po prostu szlak trafia i skręca się wszystko w środku. Ale może z tego z kolei żyję, bo jakbym na to patrzył z takim pobłażliwym uśmiechem, to bym nic nie napisał i ludzie by tego nie kupowali i wtedy miałbym problem. Także to jest pewien paradoks, że żyję dzięki temu, że w Polsce jest źle. Jakby w Polsce było dobrze, to ja bym nie miał czego krytykować i wtedy bym pewnie pisał ulubioną swoją literaturę, już nie fantastykę, bo ja już teraz raczej przeszedłem do prozy współczesnej.